No ciężko to nazwać słowami, jakimi słowami, bo myślę, że obojętnie czy ktoś ma wiele lat przegranych na boiskach, czy dopiero zaczyna, to zawsze będzie miał ciarki, bo to jest prezentacje tego typu, to myślę, że każdy zawodnik mógłby o tym marzyć i w wielu klubach nam po prostu tego zazdroszczą. No fantastyczne wrażenia, aż nie mogę doczekać się piątku, kiedy będzie nas kilkadziesiąt razy więcej, więc no nic tylko czekać na mecz z Legią. Jakie cele na ten najbliższy mecz, ale też na całą rundę? No skupiamy się głównie na tym meczu, bo jest dla nas bardzo ważne, żeby dobrze wystartować. Chcemy jak najlepiej zagrać. Mam nadzieję, że da nam to zwycięstwo, mocno na to liczymy, więc mam nadzieję, że tych 30 parę tysięcy ludzi, którzy przyjdą na stadion, będą zadowoleni z naszej gry, dumni z drużyny i będą się cieszyć po meczu z 3 punktów. No przede wszystkim naszym celem jest to, żebyśmy utrzymali się w Ekstraklasie i to jest bezapelacyjnie cel numer 1. Oczywiście musimy zrobić wszystko, żeby ten cel zrealizować. No przede wszystkim patrzę z optymizmem. Myślę, że kibice nas poniosą, a my damy z siebie wszystko po to, żeby ruch w przyszłym sezonie był w Ekstraklasie.